pytał się pan o na przykład Korwin-Mikke. Pytałem, bo wydaje mi się, że to polityk... Janusza Korwin-Mikkego. No tak. Dobra, okej. Że to polityk, jeśli biorąc pod uwagę statystykę przegranych wyborów, to jest chyba bezdyskusyjnym królem. Poza pierwszymi kontraktowymi... Kiedy Unia Polityki Realnej weszła? Nie, to w drugich. W drugich, w 91. W 91. Tak, że oni się pojawili w Sejmie. Tak, i potem koniec. No, z tego co pamiętam, ciach, to tak. Ciach, ciach. No, że nie było sukcesów. I teraz też nie było, ale strategia się zmieni. Wow. Czy jakieś wnioski po tej kampanii na przyszłość? Tak, wyciągniemy wnioski, a to będę gadał o tym ze swoim sztabem. Jakie to będą wnioski? Będę o tym mówił ze swoim sztabem. Co, ale co będzie trzeba zmienić jeszcze przy następnej kampanii? Co będzie pan się starał zmienić przy następnej kampanii? Wyborach. Cicho! Wyborach, no będę się starał zmienić przede wszystkim takie kwestie docierania do ludzi. Przecież ja nie wiem, czy pani wie, że ja nie miałem ani jednego spotkania w Warszawie. Ani jednego. Pan Bielski chodził po bazarach, no ja w ogóle nic nie zrobiłem, ani jednego spotkania. No to jest bardzo oryginalna koncepcja. Odkrywcze, no dobra. Ale jeżeli z pewną dumą pan... Jeżeli pan Janusz Korwin-Mikke tak rozmawia ze swoim sztabem współpracowników... No to nic dziwnego, że no... A z czym pan się kojarzy JKM jeszcze? I jego królewska mość. Oczywiście. Tak? Proszę. Mam jeszcze jedno skojarzenie, ale nie powiem. Bardzo proszę. Nie. Pani Barbaro, halo? To mało cenzuralne było.